Witajcie. Piątkowy poranek. Bruksela. Skarbek. Najstarsza dzielnica. Tak wygląda. Ruch. Wszyscy jadą. Gdzieś po coś, na coś. Każdy gdzieś leci z rana. Każdy gdzieś biegnie. Ranek jak co ranek. Wszyscy się śpieszą. Wszyscy gdzieś jadą, wszyscy gdzieś lecą. Policja oczywiście. Pełni swoją służbę od rana, żeby nie było. Ojejku, jejku. Idziemy w miejsce, gdzie mieszkam. Gazeta leży, trochę przeszkadza, ale to nic. Domy stare, kamienice, bo Skarbek jest najstarszą dzielnicą Brukseli. Czerwone kamienice z cegły. Ja myślę, że to są tak kamienice po niemieckie, bo kiedyś właśnie Niemcy tak budowali z czerwonych cegieł, ale czy tak, czy nie, to tego nie wiem. Naprawdę, czy Bruksela jest po niemiecka. Ruch, ogromny ruch. Trzeba uważać, żeby nigdzie nie wjechać. Dziś jest znów ponuro, ale przynajmniej nie pada deszcz. Po dwa dni to padał niesamowity deszcz. Wszędzie poparkowane, nie ma gdzie zaparkować. Rano jeszcze ludzie nie ruszyli do pracy. Nie ruszyli na zakupy. Tutaj mamy blisko szkołę, więc przejście dla dzieci. Trzeba się zatrzymać. Daleko już jest moja ulica. Ale jeszcze zanim to... Helmet. Szosa de Helmet. Ulica ze sklepami. Ulica, na której po całej długości ciągną się przeróżne sklepy. Piekarnie. Kurczakarnie. Sklepy z elektroniką. Sklepy z ubraniami. Banki, następna szkoła, oczywiście bary, bo barów nie może zabraknąć. Poczta. I tu jest szkoła, więc przejście dla dzieci, których pilnuje pan. Oczywiście ruch jest bardzo mozolny, ale bezpieczeństwo dzieci jest na pierwszym miejscu, więc... No tutaj jest szkoła, dzieciaczki sobie stoją pod szkołą. Warzywniak już otwarty, znaczy to mały market w sumie. Przystanek tramwajowy, ludzie stoją, czekają na tram. O, właśnie jedzie. Tak wygląda dzielnica. Tu jest dość ładnie, dość czysto, bo Skarbek jako najstarsza dzielnica to są miejsca naprawdę, gdzie widać tą obskurność, ten brud. Ale każdy chwali co swoje. Coś nas zablokowało. Tu jest duży market, więc coś nas przyblokowało. Będziemy musieli jechać naokoło. To nic, a i tak wyjdziemy koło nas. Następny tram. Restauracja chińska.
tu jest sklep, gdzie kupuję żuczki moim agamom. O, zaraz pokażę. O, tutaj. Aquadom. Dobra, jedziemy dalej.